Cześć, witam Was. Dzisiaj kilka słów o moich planach startowych na rok 2016. Więc tak, starty w zeszłym roku, czyli w roku 2015, zakończyłem na początku listopada startem w zawodach San Marino Pro. Zająłem tam czwarte miejsce. Po tych zawodach do końca roku trenowałem troszeczkę mniej intensywnie, 3 razy w tygodniu, mniej więcej co drugi dzień. Natomiast z końcem grudnia podjąłem decyzję, że przerwę na jakiś czas treningi siłowe, ponieważ mam bardzo wiele wyjazdów, głównie służbowych, na seminaria, na kursy, które prowadzę w całej Polsce, więc był troszeczkę problem z ogarnięciem treningów. Ale z doświadczenia wiem, że w okresie zimowym często mam problemy zdrowotne, często zapadam na różnego rodzaju infekcje, więc jakby ta przerwa, która będzie w okresie zimowym, spowoduje, że będę mógł odpocząć troszeczkę, nie będę łapał żadnych chorób, infekcji. Taki odpoczynek zawsze sprzyja temu, żeby później osiągnąć lepszą formę, mieć większą chęć do treningów, do szykowania się do zawodów. Tym bardziej, że nie szykuję się na sezon wiosenny, tylko na sezon jesienny, więc postanowiłem od końca grudnia zrobić sobie przerwę. Planowałem początkowo do kwietnia, natomiast ostatecznie podjąłem decyzję, że wznowię treningi siłowe po tej przerwie od grudnia dopiero w maju. I będę szykował się do sezonu jesiennego 2016. Zostanie mi mniej więcej 5 miesięcy do pierwszych zawodów. Pierwsze zawody planuję 24 września. Będą to zawody tydzień po zawodach Mister Olympia, w których w tym roku nie planuję startu w tych zawodach w Las Vegas. Będą to zawody Arnold Classic Europe w Madrycie 24 września. Tydzień później, tak spojrzę w kalendarz, będą zawody w Pradze FWLS, które już są organizowane po raz chyba 5 z rzędu, 1 października, więc tydzień później. Także zapraszam, jeżeli ktoś z Polski będzie się chciał tam wybrać, to myślę, że będziecie mogli zobaczyć na scenie i mnie, i być może Marka Olejniczaka. Z tego co wiem i rozmawiałem z Markiem, on też będzie się szykował do sezonu jesiennego. Nie ma jeszcze oczywiście wybranych do końca może miejsc, w których będzie startował, ale z tego co wiem, lubi jeździć do Pragi i myślę, że tam się spotkamy ponownie na scenie. Następne zawody będą tydzień później. Będą to zawody również co roku rozgrywane w Europie. Zawody Nordic Pro w Finlandii 8 października. Myślę, że też tam się z Markiem spotkamy na scenie, jeżeli będziemy się obydwaj szykowali do tego sezonu jesiennego. Następnie będą zawody po raz pierwszy organizowane, zawody Olympia Europe 22 października w Düsseldorfie, więc myślę, że też być może będę chciał w tych zawodach wystąpić. To wiadomo, tych imprez jest dosyć dużo, tydzień po tygodniu, więc jeżeli, że tak powiem, nie dopadnie mnie zmęczenie i nie będę miał jakichś innych ważniejszych planów, no to myślę, że w tych zawodach również będę chciał wziąć udział. Później 12 listopada, czyli 3 tygodnie później, są zawody w San Marino, którymi poprzedni sezon zakończyłem. Myślę, że również tam z Markiem będziemy wspólnie na scenie walczyli. I być może, jeżeli jeszcze będę miał ochotę na starty, ostatni start jest planowany na 19 listopada. Są to ostatnie zawody w sezonie. Tu już troszeczkę ten wyjazd będzie dalszy poza granicę Europy. Zawody będą rozgrywane w Indiach. Zawody z serii Body Power. I one odbędą się 19 listopada, więc taki jest, że tak powiem, plan na dzień dzisiejszy. Jak oczywiście będzie to wyglądało w praktyce, to będę Was informował jakby na bieżąco. Jeżeli już rozpocznę przygotowania, mam nadzieję, że na początku maja, to też myślę, że na swoim Facebooku będę prowadził jakąś relację z tych przygotowań, filmy, zdjęcia oczywiście, jakieś krótkie informacje na bieżąco, jak wygląda moja dieta, jak wyglądają treningi, jak wygląda suplementacja w tym okresie początkowym, czyli
w okresie, powiedzmy, odzyskiwania masy mięśniowej po kilkumiesięcznej, czteromiesięcznej przerwie od treningów siłowych, a później wejdziemy wspólnie, będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda okres bezpośrednio przed zawodami, ten okres 8-10 tygodni redukcji wagi. No i oczywiście będę się przygotowywał jak do poprzednich zawodów na diecie tłuszczowej, prawda, na diecie anabolicznej, tłuszczowej. Także ta dieta mi służy, stosuję już ją, jak dobrze wiecie, od czerwca zeszłego roku i nie planuję na dzień dzisiejszy z niej rezygnować, gdyż mi bardzo odpowiada, dobrze służy i dobrze się na niej czuję. Dobrze funkcjonuje, dobrze mi się na niej trenowało zawsze, więc nie mam z utrzymaniem tej diety żadnych problemów, a dla mnie ma ona wiele zalet. Więc to tak wyglądają plany na ten rok 2016, czyli tak jak powiedziałem, pierwszy start koniec września i ostatni start być może w połowie listopada. Do zobaczenia już wkrótce.